Hello, welorowy wyżyści kolarzy, to co dzisiaj Wam pokażę to licznik Magene C606, czyli licznik rowerowy dotykowy za około 600 zł. Generalnie kosztuje on katalogowo 150 dolarów, ale możecie go dostać pewnie w różnych dystrybucjach, w różnych cenach. Za około 600 zł można go kupić. Licznik, powiem szczerze, na samym początku, że bardzo mnie zaskoczył, a czy pozytywnie, czy negatywnie, to dowiecie się później. I będę chciał go przyrównać do jego największego rywala w tym budżecie, czyli do IGP Sporta BSC 300. Bo IGP Sport BSC 300 kosztuje 700 zł, po jakichś tam kodach rabatowych możecie go kupić za 630 zł, albo z jakiejś tam dalekiej dystrybucji, pewnie za jeszcze trochę taniej. Więc przejdźmy do samego licznika, który dostałem do testów od producenta. Dlatego oznaczam go jako sponsorowany, ale nie mam żadnych wytycznych. Po prostu miałem go potestować i powiedzieć, co o nim sądzę. A sądzę wiele. Więc przejdźmy może na razie do jego specyfikacji. Licznik wizualnie jest jakby Garmino podobny. Nie jest to już pierwsza marka, która próbuje się upodobnić do Garmina. I tak samo jak Garmin, na przykład 840, ma on dotykowy wyświetlacz. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, no to jego przekątna to jest 2,8 cala, więc jest on dosyć stosunkowo duży, widoczny. Przejdźmy do uruchomienia go. Jeżeli chodzi o uruchomienie, to jest coś, co lubię w takich licznikach najbardziej, czyli szybkość. Szybkość jego uruchomienia jest naprawdę spoko. Też w miarę bardzo szybko łapie sygnał GPS, bo nawet o, chyba już jest złapany, więc mija to naprawdę chwila. Jeżeli chodzi o łączność z GPS-a, ma na pewno jeszcze Bluetooth, aby połączyć się z telefonem i o dziwo w tym budżecie ma jeszcze Wi-Fi. I od razu powiem szczerze, że Wi-Fi działa naprawdę rewelacyjnie, bo można połączyć sobie z kilkoma routerami. Jak ja na przykład mam jeden w domu, jeden mam w pracy, to bezpośrednio jak już wracam do domu, łączy mi się automatycznie, przerzuca sobie aktywności i działa to naprawdę bezproblemowo. I tak jak na przykład Sigma też ma Wi-Fi, ale to tylko chyba do aktualizacji albo do czegoś tam innego. Tak samo IGP Sport, nowy IGS 800 też ma Wi-Fi, ale nie przesyła automatycznie aktywności. A ten licznik za 600 zł coś takiego ma, więc bardzo miło mnie zaskoczył, że w ogóle ma Wi-Fi i że to działa tak, jak to powinno działać. Jak już wspomniałem, jest Garmino podobny i oczywiście tutaj mocowanie jest pasujące od Garmina. Tak samo inne marki też mają ten sam typ mocowania, więc jeżeli chodzi o uchwyty, to możecie sobie dopasować jakieś przeróżne. W zestawie niestety przychodzi tylko jeden taki zwykły montowany na mostek. Jeżeli chodzi o design, no to jest według mnie bardzo ładny, schludny, przejrzysty, nie jest jakiś toporny, więc myślę, że nie jeden szosowiec mógłby się na ten licznik skusić, tym bardziej, że tak już wstępnie mówiąc, powiem szczerze, że do roweru szosowego na przykład ten licznik mi się sprawdza najbardziej, ale to jeszcze zaraz powiem Wam dlaczego. Jeżeli chodzi o baterię, no to przewidziany czas tutaj jest około 15 godzin i jak tutaj teraz widzicie, jakieś 858 minut, co daje około 414 godzin. To jest właśnie wykonane od samego początku, naładowałem na 100% i od tego momentu jechałem cały czas na tym jednym naładowaniu z podświetleniem na około 75%, mniej więcej tak był ustawiony. Podświetlenie możecie sobie zmieniać na mniejszy, większy, jest tryb automatyczny w zależności od tego, czy jest jaśniej, czy ciemniej. Możecie też włączyć opcję długa bateria, czyli po 15 sekundach będzie Wam się automatycznie wyświetlacz wyłączał i żywotność baterii będzie dużo większa, ale na ile to nie wiem, bo nie korzystałem z tego, tylko tak sobie przetestowałem, więc ja to na razie wyłączę. Tak, jeżeli chodzi o dotyk, to tutaj powiem szczerze, że pod względem dotyku, jak ja nie lubię urządzeń dotykowych, to działa naprawdę bardzo przyzwoicie, nie laguje, nie przywiesza się, za każdym razem ten dotyk działa naprawdę tak jak powinien działać, więc jest to naprawdę fajne. To jest pierwsze urządzenie, które testuję, dotykowe, które naprawdę nie przeszkadza mi, jeżeli chodzi tutaj o działanie, bo z reguły są jakieś nałożone albo folie, nawet jak się zdejmie folię, to i tak nie działa to dobrze. Jak popada, no nie testowałem akurat tego w deszczu. Przyznam szczerze, że nie miałem okazji przetestować w deszczu, ale myślę, że też powinno działać jakoś w miarę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o samo menu, to też jest dosyć proste, nie ma tu nic skomplikowanego.
Możemy tutaj oczywiście wgrywać trasy. Trasy niestety to akurat jest trochę jakby zaczerpnięte z Garmina, czyli nie możemy wgrać trasy podczas aktywności. Niby te nowe Garminy to już miały być poprawione, ale bywa z tym różnie. Tutaj od razu Wam powiem, że jeżeli chcemy coś sobie zaplanować, to od razu z góry i w trakcie jazdy nie będziemy mogli tego niestety zmienić. Można połączyć z trenażerem. Są jakieś inteligentne funkcje, których ja za bardzo nie sprawdzałem, ale no jest coś, co może na pewno niejednemu przykuć uwagę, jeżeli lubi jakieś tam ciekawostki. No i są, co najważniejsze, ustawienia. Tutaj ustawień nie ma za bardzo dużo. Generalnie większość opcji jest do ustawienia poprzez aplikację w telefonie. Mamy tutaj dźwięki, możemy sobie wybrać, co chcemy zmienić. Oczywiście połączenie z telefonem, Wi-Fi, tak jak powiedziałem, mam kilka urządzeń, z którymi się łączy. Zarządzanie energią, czyli automatycznie wyłączenie, włączenie, i faktycznie też jest przyjemne, bo jak wracam sobie do domu, automatycznie mi się zaimportuje aktywność, to później po prostu tylko czekam, aż sobie on się sam po prostu wyłączy. Więc teraz, jeżeli miałem kilka aktywności, to możecie brać poprawkę na to, że jeszcze dodatkowe 5 minut ten licznik jakby działał, więc pewnie by się nazbierało jeszcze jakaś dodatkowa godzinka. Tu są wszystkie naprawdę takie podstawowe opcje. O, automatyczna pauza, można sobie ustawić od jakiej prędkości. Jak jesteście takim typowym szosowcem i liczy się dla Was każda dziesiąta kilometra na godzinę. Czas, mapa. Jeżeli chodzi o mapę, no to tutaj powiem szczerze, że szału nie robi. Jest wgrane OpenStreetMap, ale jak tak się przyglądałem podczas jazdy, to na przykład są jakieś drogi, które są w miarę utwardzone, a nie są one widoczne akurat na mapie. Albo jest odwrotnie, że na przykład na mapie jest coś narysowane, a drogi nie ma. Więc jeżeli chodzi tutaj o nawigowanie, to ta funkcja tutaj po prostu jest. Jest jakaś tam orientacyjna mapa, która na pewno ułatwi nam poruszanie się po trasie. Jeżeli wgramy jakąś, ułatwi nam poruszanie się po trasie. Jeżeli wgramy sobie jakiś ślad GPX, to oczywiście będzie nas to prowadzić. Mimo że na przykład nie będzie jakiejś drogi na mapie, to i tak oczywiście ten ślad będzie widniał prawidłowo i nie wprowadzi nas za bardzo w błąd. Powiadomienia są. Nie sprawdzałem, czy są powiadomienia z zewnętrznego pliku GPX, bo póki co na razie skorzystałem z aplikacji, która jest w telefonie, bo można tylko robić to właśnie niestety tylko na dwa sposoby, czyli albo aplikacja w telefonie, albo plik GPX. Mimo że on automatycznie wysyła nasze aktywności na Strawę, to niestety ze Strawy pobrać sobie tej trasy nie możemy, jeżeli mamy jakąś wyznaczoną. I też ma połączenie z TrainingPixem i automatycznie wysyła nam aktywności, treningi na TrainingPixa. I o dziwo, bo na początku myślałem, że nie ma takiej opcji, ale też z TrainingPixa można zaimportować trening. Niestety nie dzieje się to automatycznie, tylko no, trzeba wykonać parę kombinacji, aby to zrobić. Jest język polski i jest na to przyzwoitym poziomie, gdzie nie zawsze to akurat w niektórych licznikach jest prawidłowo. I generalnie to tyle, jeżeli chodzi tutaj o ustawienia, wszystkie możliwe opcje. No oczywiście jest możliwość połączenia z czujnikami. Połączył mi się bez problemu na przykład z czujnikiem tętna i z pomiarem mocy InPika. I w przeciwieństwie do IGP Sportu nie zrywa tutaj kompletnie połączenia nawet na pół sekundy. Działa to naprawdę przyzwoicie, więc to z tego powodu jestem zadowolony. Możemy oczywiście sobie ustawić na przykład dwa rowery albo nawet i więcej, gravel, szosa. Jeżeli chcemy uruchomić aktywność, to tu troszeczkę mnie, że tak powiem, zabolało. Myślałem, że to po włączeniu można zrobić to automatycznie przyciskiem start, pauza, ale niestety to tak nie działa. Musimy najpierw wybrać rower i w momencie, kiedy już ten rower wybierzemy, tutaj Wam się pokażą te czujniki, które powinniśmy mieć sparowane pod dedykowany rower. Klikamy rozpocznij i dopiero teraz to zaczyna działać. Trochę szkoda, bo może być to delikatnie problematyczne w zimę, jak już będziemy mieli założone rękawiczki. Będziemy musieli brać to pod uwagę, że najpierw będziemy musieli uruchomić licznik, wystartować aktywność i dopiero będziemy mogli założyć rękawiczkę, aby to tam sobie dalej, żeby móc ruszyć. Przejdźmy może do wyświetlacza. To chyba jeden z
najbardziej widocznych wyświetlaczy. Dzieje się to tak z tego powodu, że jest bardzo dobre podświetlenie. Oczywiście możemy sobie to zmniejszyć i już będzie to trochę mniej widoczne, ale mimo tego też jest to nawet działa przyzwoicie, ale przy bardzo dużym podświetleniu to jest chyba jeden z bardziej czytelnych wyświetlaczy. To zrobiło na pewno na mnie ogromne wrażenie i powiem szczerze, że działanie te 14-15 godzin przy takim podświetleniu to też jest bardzo dobry wynik. Myślę, że tylko liczniki typu Wahoo bądź Sigma mają to troszeczkę w innej technologii, że nie mają takiego podświetlenia stałego jak tutaj na tym wyświetlaczu LCD i tylko one jakby mogą mieć taką dosyć fajną przejrzystość. Tak to no ten licznik naprawdę bardzo ładnie to wyświetla. Jeżeli chodzi o dokładność danych, to też jestem zdumiony, że nie ma jakiegoś tam podwójnego zakresu, ale jak sobie patrzyłem na Strawie, to rejestruje bardzo przyzwoicie. Nie ma takich dużych skoków prędkości, nawet na live podczas jazdy, że jak jedziemy 32, to nagle skoczy, że jest 30, a później 34. Tylko są to różnice naprawdę tam w dziesiątkach kilometrów na godzinę, więc to też jest spoko. Minus taki, że nie możemy na przykład sobie zmienić pola danych, że na przykład teraz mam tutaj stoper, a chciałbym zmienić sobie, żeby mieć coś innego, więc no niestety trochę szkoda, że nie ma takiej opcji. Druga rzecz, jeżeli mamy mapę, to możemy ją tylko przybliżyć i oddalać, nie możemy sobie jej przesuwać. Niestety to też jest, powinna być tu taka łapeczka i wtedy byśmy mogli sobie to przesunąć, żeby zobaczyć, gdzie jedziemy, więc to tylko możemy przybliżać i oddalać. Mówię, powiadomienia są, jeżeli wgramy trasę z aplikacji. Wyznaczenie trasy z aplikacji też jest nie do końca fajne, bo działa to, bo samo wyznaczenie powiedzmy jest ok, tylko że nie ma opcji, że na przykład wybrania typu roweru, czy chcemy rower szosowy, czy chcemy rower gravelowy, MTB. Bardziej tutaj jest też to przystosowane pod rower szosowy, bo jak dzisiaj sobie wyznaczałem trasę, to prowadziło mnie bardziej po drogach asfaltowych, więc to też kolejne tutaj potwierdzenie, że ten licznik jest jakby bardziej dedykowany do roweru szosowego. I powiem szczerze, że bardzo mnie ten licznik zaskoczył pozytywnie. Bo ja czasami jak już mam informację, że na przykład coś dostanę do testów, to już tak z góry sobie planuję, że mogę się spodziewać tego i tego. Tutaj raczej nie miałem jakichś wielkich oczekiwań za 600 zł, choć nie jest to oczywiście mała kwota, ale za 600 zł no to na przykład Garmina, Wahoo czy jakiejś innej renowanej marki licznika nie kupimy. Za 600 zł możemy kupić właśnie, tak jak już wspomniałem, IGP Sporta BSC300, z którego ja osobiście byłem bardzo zadowolony. Korzystałem przez niego dłuższy czas i to był licznik taki dla mnie optymalny. I powiem Wam teraz szczerze, że jakbym miał stanąć przed wyborem licznika tego Magene C606 kontra BSC300, to miałbym duży dylemat, bo powiem teraz z tego licznika korzystam z miłą chęcią i będę korzystał przy rowerze szosowym, mimo że nie jestem zwolennikiem dotyku, ale bardzo, bardzo fajnie to działa. Nie, nic więcej do roweru szosowego mi tam nie jest potrzebne, ma wszystkie takie podstawowe opcje, no i te automatyczne przesyłanie tak mi usprawnia zakończenie aktywności, że wracam pod blok, zakończam aktywność, wchodzę sobie do klateczki, już powoli mi się łączy z Wi-Fi, wchodzę do domu, odpalam telefon, patrzę, już na Strawie jest wrzucone, wrzucam sobie zdjęcie, nazywam jakoś aktywność i zanim się zdążę rozebrać, to już praktycznie licznik sam się włącza. Dziękuję, do widzenia, mam po temacie, o czym innym się nie muszę martwić, nie muszę dodatkowo otwierać tam aplikacji One Lab Fit. Nie muszę wymuszać synchronizacji Wi-Fi, to wszystko działa automatycznie, więc pod tym względem jestem naprawdę zadowolony. Jakbym miał wybierać, to jednak chyba wybrałbym BSC300 z tego powodu, że nie jest on dotykowy, więc jakby to miał być mój tylko jeden, jedyny licznik na cały sezon, to wolałbym wybrać ten niedotykowy, bo później w sezonie zimowym byłby mi łatwiejszy w obsłudze. Dodatkowo BSC300 ma ten plus, że łączy nam się też dodatkowo z komutem i łatwiej jest przesyłać trasy właśnie z komuta i ze Strawy, więc to też jest na plus dla IGP Sportu. No i
ewentualnie na chwilę obecną polska dystrybucja. Za bardzo nie wiedziałem, żeby chyba była dystrybucja w Polsce, aczkolwiek mogę się mylić. Nie mam też żadnego kodu rabatowego, więc jeżeli kod rabatowy jakimś cudem się pojawi, to oczywiście będzie on w przypiętym komentarzu. Ale jeżeli miałbym teraz wybierać między tymi dwoma licznikami, to osobiście wybrałbym IGP Sporta BSC300, ale tylko i wyłącznie z tego, że bardziej odpowiada mi pod moje preferencje. To nie znaczy, że Wam też musi, bo mówię, tu mi się spodobało to, że bardzo ładnie nagrywa aktywność, są dokładne dane, nie zrywa połączenia na przykład z licznikiem, szybko działa, nie przywiesza się. Zdziwiło mnie też to, że dzisiaj jechałem rano rundę już na prawie rozładowanej baterii. Jak wyjeżdżałem, to miałem 15% i miałem cichą nadzieję, że wystarczy mi do końca, ale tam zabrakło mi na 4-5 km przed domem. Licznik mnie poinformował, że za 10-15 sekund się wyłączy i faktycznie tak zrobił, zapisując aktywność, a na przykład licznik chyba liczniki IGP Sportu aktywności nie zapisują. Więc już by było stracone, a tu na szczęście się zrobiło też to wszystko automatycznie, więc to też spoko. Więc podsumowując, największe plusy to na pewno bardzo czytelny wyświetlacz, dosyć przyzwoita bateria, chociaż no dzisiejsze standardy pokazują, że liczniki potrafią wytrzymywać nawet od 20 do 50 godzin i to właśnie mają IGP Sporty, to też jest ich delikatna przewaga. Działa oczywiście podczas ładowania. Ładowanie niestety ma tutaj od, jakby można powiedzieć, frontu, nie od pleców, więc jeżeli będziecie chcieli jechać jakieś ultra, to musicie wyposażyć się w kabelek kątowy, żeby tam Wam się to zmieściło, chyba że macie na mostku, to wtedy nie ma problemu. A, bo jak macie na mostku zamontowane, to później jakby było od spodu, to znowu też jest problem. No więc no, są plusy i minusy takich rozwiązań. Plus, że w tej cenie ma mapy. No mówię, nie są to na jakimś wysokim poziomie, ale są, więc to też naprawdę spoko. No i dla niejednego będzie plusem to, że ma dodatkowy dotykowy wyświetlacz, chociaż mówię, dla mnie to nie jest plus. No i dotyki są głównym, mają tą przewagę, jeżeli można przesuwać mapę, aby móc zobaczyć, w którym kierunku mniej więcej gdzie jedziemy, czego się tam spodziewać, a tu mimo, że ma dotyk, to tego nie ma. Może to będzie, może to się zmieni, nie wiem. Będę go użytkował pewnie jeszcze dłuższy czas, bo naprawdę podoba mi się i przy rowerze szosowym ten licznik, na pewno będę z tego licznika będę korzystał. Z minusów jedynie taki, że no nie wszystko można obsłużyć przyciskami, bo jednak jakieś przyciski są, ale niestety nie we wszystkim nam pomogą. Minus taki, że nie możemy sobie zmieniać pól danych mimo dotykowego wyświetlacza i że nie możemy przesuwać mapy. I to chyba tyle. No jakoś na chwilę obecną mi to działa, nie zawiesza się, nie mam się do czego przyczepić. Bardzo mnie zaskoczyło, że w tej cenie posiada tyle pozytywnych opcji i mi osobiście na przykład wystarczających. I podejrzewam, że jeżeli mi osobie, która się ściga, jeździ w nieznane, a tylko że w nieznane raczej nie będę jeździł z tym licznikiem, bo będę wolał wybrać licznik, którym będę mógł sobie ewentualnie wgrać na szybko jakąś inną trasę, więc no tutaj do jeżdżenia w nieznane tak nie do końca polecam, ale myślę, że jakiś tam maratonik zaliczyć na tym, gdzie ta trasa będzie niezmienna, to wystarczy. No. Piszcie oczywiście w komentarzu, co Wy sądzicie o takim liczniku. Tak, ja wiem, że będą pisały osoby, że można kupić licznik przewodowy za 20-30 zł i to też będzie wystarczające, ale oczywiście są tacy gadżeciarze jak ja, którzy są maniakami cyferek i lubią sprawdzać, gdzie jeżdżą, ile jeżdżą, po co jeżdżą i itd. itp. Więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.